Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kariery we Wiśle Kraków. W odcinku, w którym startujemy nowy sezon 2022-2023, a także rozpoczynamy boje w Europie. Na początek miła niespodzianka, jaką niewątpliwie jest premia od Ekstraklasy w wysokości 2,5 miliona złotych. Jeszcze krótko na temat oczekiwań zarządu na nadchodzący sezon, a więc Europa Conference League, co najmniej czwarta runda kwalifikacyjna, w Ekstraklasie górna połowa tabeli, a w Pucharze Polski osiągnięcie przynajmniej półfinału. W osiągnięciu tych celów ma nam pomóc budżet transferowy w wysokości 2 300 000 zł oraz nowy budżet płac w wysokości 2 800 000 zł. Co bardzo istotne, obecnie na płace wydajemy 1 000 000 zł, tak więc spore środki będziemy mogli przeznaczyć na budżet transferowy. Premię dla zespołu ustalamy dla Ekstraklasy i rozgrywek kontynentalnych na poziomie normalnym, natomiast Puchar Krajowy obniżymy na niskie. Sprawozdanie finansowe przed rozpoczęciem nowego sezonu wygląda naprawdę optymistycznie. Bilans ogółem 15,5 miliona złotych. 1 lipca tak więc otwiera się letnie okienko transferowe, a wraz z nim pojawiają się plotki, jak choćby ta, że Lech Poznań ma zamiar zainwestować ponad 17 milionów złotych w jakiegoś napastnika. Nieprawdopodobne. Z naszym klubem łączony jest transfer Bartosza Kapustki z Legii Warszawa, ale tutaj myślę, że możemy to od razu zdementować. Natomiast już teraz możemy potwierdzić nasze pierwsze rzeczywiste wzmocnienia przed nowym sezonem. A są nimi 23-letni środkowy obrońca Jan Sobociński sprowadzony z włoskiego Spal za 1 300 000 zł oraz Christian Hertz, 23-letni pomocnik, który przyszedł do nas z wolnego transferu. Jan Sobociński to były zawodnik ŁKS Łódź, skąd wykupiło go włoskie Spal, po czym w zeszłym sezonie wypożyczyło do Arki Gdynia. Po powrocie do Włoch pojawiła się możliwość wykupienia go za dość przyzwoite pieniądze, z czego skorzystaliśmy. To już na tą chwilę bardzo solidny środkowy obrońca z wysokimi parametrami fizycznymi, a także bardzo wysoką determinacją, a przede wszystkim sporym potencjałem na przyszłość. Christian Hertz to 23-letni środkowy pomocnik, który do tej pory w swojej historii bronił barw Dunajskiej Stredy i MFK Karwiny, a do nas przychodzi z wolnego transferu. Bardzo dobrze spisuje się w roli rozgrywającego bądź środkowego pomocnika, a jego wysokie atrybuty fizyczne, ale również i techniczne, takie jak podanie, przyjęcie piłki czy technika, predestynują go do gry kombinacyjnej do przodu. No dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze pierwsze letnie wzmocnienia, bo przed nami wielki dzień. Dzień, w którym Wisła po wielu, wielu latach powraca na europejskie stadiony. Na początek los skojarzył nas z dość egzotycznym rywalem, bo naszym przeciwnikiem będzie zespół z Wysp Owczych KAI Klaksvik. Pierwszy mecz rozegramy na własnym stadionie i miejmy nadzieję, że na rewanż pojedziemy z solidną zaliczką. Okej, przechodzimy do meczu. Na bramce Mateusz Lis, prawa obrona Mateusz Wieteska, środek obrony Alan Uryga, Jan Sobociński, na lewej obronie Slobodan Urosewicz, środek pomocy Tomasz Podstawski, Tercius Malepe, na skrzydłach Jeu Jeboa oraz Dimitri Podstrielow, na ataku Bartosz Bida, Sebastian Musiolik. 7 lipca, godzina 20, stadion imienia Henryka Reimana, startujemy. Jeboa przy piłce podaje do Podstawskiego, ten zagrywa na prawą stronę, uruchamia tu Wieteskę, ten w pole karne do Jeboa, Jeboa dośrodkowuje i tutaj jest przerwana akcja, sędzia gwiżdża, jest karny. Wieteska pewnym krokiem podbiega do piłki, strzela mocno, płasko i obejmujemy prowadzenie już w drugiej minucie tego spotkania. Bardzo szybko i bardzo łatwo. Malepe przy piłce zagrywa do przodu do Podstrzelowa, ten rusza z piłką, przerzuca na prawą stronę tutaj do Jeboa, Jeboa ładnie dośrodkowuje, a tu Bida strzela z pierwszej piłki z volley, ale niestety obok słupka. Podstrzelow przy piłce na lewym skrzydle, pędzi do przodu, ładnie utrzymuje się przy piłce, będzie dośrodkowywał, na razie walczy jeszcze tu z przeciwnikiem, utrzymał się przy piłce, dośrodkował, Musiolik strzela, ale jak on tego nie trafił, 100% sytuacja. Szybko strzelona bramka już w drugiej minucie spotkania z rzutu karnego, niestety później już było zdecydowanie słabiej. Nie potrafimy złamać obrony przeciwnika. Wieteska zagrywa do przodu do Jeboa. Jeboa rusza z piłką, jest już na wysokości pola karnego, wycofuje do Wieteski. Ten podaje do Podstawskiego, dośrodkowanie w pole karne, a tutaj Musiolik strzela z główki, ale piłka ląduje na poprzeczce, co za pech. Uryga posyła długą piłkę do Buksy, ten ją tu ładnie zgasił, rusza do przodu, podaje do Bidy, Bida podaje prostopadle do Buksy, a ten strzela pięknie. Po długim słupku bramkarz tutaj był bezsilny, ależ ładna współpraca Bida-Buksa, o to chodzi. To już 78 minuta tego spotkania, Mateusz Lis z dalekim wykopem spod własnej bramki, ale tutaj goście opanowali piłkę i przechodzą do ataku, tutaj prostopadowe podanie do Hansena, ten sam na sam z bramkarzem, no nieprawdopodobne, gdybyśmy stracili na własnym boisku bramkę.
Koniec naszego pierwszego boju w europejskich pucharach. Wygrywamy 2-0, choć jeśli spojrzeć po expected goals, wynik powinien być zdecydowanie wyższy. Najważniejsze jednak, że nie straciliśmy żadnej bramki, a mieli goście ku temu przynajmniej jedną 100% okazję. Tak więc pewne zwycięstwo 2-0 i miejmy nadzieję, że wyjazd na Wyspy Owcze to przysłowiowe postawienie kropki nad i i przypieczętowanie awansu do kolejnej rundy. Tymczasem zarząd przy każdej możliwej okazji przypomina subtelnie, że oczekuje minimum czwartej rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League, także poprzeczka zawieszona niezwykle wysoko. A przed nami już mecz inaugurujący nowy sezon 2022-2023 w Ekstraklasie, w którym to podejmiemy Lechię Gdańsk. Byłoby miło wystartować od zwycięstwa i zgarnięcia 3 punktów. Niestety zaliczamy absolutny falstad, remisując bezbramkowo z Lechią. Co więcej, drużyna z Gdańska była zespołem przeważającym i możemy być wdzięczni za ten jeden punkt. Zapominamy już o tym nieudanym początku sezonu w Ekstraklasie, bo jesteśmy już na Wyspach Owczych. Gości nas oczywiście Klaksvíkar i Drotal Felak. Można połamać język. Wyjściowe 11, kilka drobnych zmian w stosunku do meczu z Krakowa. Na prawej obronie Dawid Szot, na środku młodziutki Daniel Hojo-Kowalski. 14 lipiec, godzina 20, Svangasgard. Dimitri Podstrzelow z rzutu rożnego miękko w pole karne. Tutaj Bida sięgnął piłki głową, strzela po długim słupku, nie dając szans na interwencję bramkarzowi i ponownie szybko wychodzimy na prowadzenie. Urosewicz podaje do Buksy, ten do Podstrzelowa. Podstrzelow przy piłce, miękko do środkowej w pole karne. Tutaj jest Bida, strzela mocno pod poprzeczkę i to już jest prowadzenie 2-0. W 8 minucie tego meczu i wydaje się, że jest już po wszystkim. Bartosz Bida na prawym skrzydle wycofuje do Herca, ten wpada w pole karne, miękko tutaj wrzucił, podkręcił piłkę, Buksa stanął przed pustą bramką, strzela, to już jest 3-0. Lekka, łatwa i przyjemna pierwsza połowa i wysokie prowadzenie 3-0, oby tak dalej. Druga połowa tego spotkania i akcja ofensywna zespołu gospodarzy, prawym skrzydłem tutaj Eliasen zagrywa w kierunku środka boiska, dostaje piłkę zwrotem, Eliasen sam z lisem, piękna parada naszego bramkarza. To już 72. minuta tego spotkania. Jeboa przy piłce na wysokości pola karnego wycofał do Herca, ten do środku. A tu Musiolik strzela z główki. Pięknie przy samym spojeniu wpada piłka do bramki, jest 4-0. Daniel Hojo-Kowalski wycofuje się z piłką do środkowej, miękko pole karne. Tutaj Musiolik strzela, ale piłka ląduje na poprzeczce. Jeszcze gospodarze szukają honorowego trafienia w tym dwumeczu. Johansen, Christiansen, zablokowane dośrodkowanie. Johansen, jeszcze raz próba wrzutki. Rasmussen strzela w słupek, tutaj Lis odbija piłkę, rzut rożny. Szybkie dwie bramki Bartosza Bidy na początku spotkania ułożyły ten mecz. Kolejne 2 gole to już tylko dopełnienie formalności. Gładkie i wysokie zwycięstwo 4-0, ale tego właśnie oczekiwali od nas i kibice, i zarząd. Naszym absolutnym obowiązkiem było wyeliminowanie amatorów z Wysp Owczych i zakwalifikowanie się do drugiej rundy. Dopiero teraz rozpocznie się prawdziwe granie, bo przypomnę, w drugiej rundzie kwalifikacyjnej Europa Conference League naszym przeciwnikiem będzie rumuński Cluj. Inkasujemy niecałe 360 tysięcy złotych za pierwszą rundę kwalifikacyjną. Tak więc oficjalna wiadomość o losowaniu i potwierdzenie naszego kolejnego przeciwnika na europejskich stadionach. Cluj to od wielu sezonów absolutna czołówka rumuńskiego futbolu klubowego. Niewątpliwie czeka nas bardzo trudny dwumecz. Pozytywem może być fakt, że pierwsze spotkanie zagramy na wyjeździe. Zanim jednak wyruszymy do Rumunii, w Ekstraklasie czeka nas wyjazdowe spotkanie z Jagiellonią Białystok. Pomimo naszej roli gości w tym spotkaniu, według bukmacherów jesteśmy minimalnym faworytem. Poza powracającym do zdrowia po kontuzji Martinem Minczewem mamy do dyspozycji wszystkich zawodników. 17 lipca, godzina 15, stadion na Słonecznej. Gospodarze w ustawieniu 4-3-3 na szpicy Modriński, na skrzydłach Kamara i Prikryl. My w naszym standardowym 4-2-4 na ataku Buksa, Bida ze skrzydeł wspierani przez Podstrzelowa i Jeboa. Sytuacja w tabeli przed tym spotkaniem: Jagiellonia Białystok po pierwszym meczu z 3 punktami na 7. miejscu. Jeboa ładnie opanował piłkę i rozpoczęła dynamiczną kontrę naszego zespołu. Zagrywa do Buksy, Buksa podaje na lewą stronę do Podstrzelowa. Ten już wpada w pole karne, strzela, ale niestety dość lekko. Herc przy piłce podaje do Bidy, otrzymuje zwrotne podanie. Herc prostopadle uruchamia Bidę w pole karne, ma ten strzela mocno, ale w poprzeczkę, no szkoda. Pierwsze 45 minut to dość wyrównane spotkanie, w którym żadna ze stron nie potrafiła udokumentować tego golem. Byliśmy świadkami naprawdę bezbarwnej drugiej części tego spotkania. Jagiellonia rozpoczyna rzutem z autu, to już 92. minuta tego meczu. Pospisil wpada w pole karne, strzela, no i to jest niestety gol. Coś nieprawdopodobnego, jak tu się fatalnie zachował nasz bramkarz.
To jest autentyczny koszmar. Po dość wyrównanym całym spotkaniu przegrywamy w doliczonym czasie gry 1-0. Dramat. Za nami pierwsze dwa mecze rozegrane w nowym sezonie Ekstraklasy, a na naszym koncie 1 punkt i 0 strzelonych goli. Ta rażąca nieskuteczność może tym bardziej dziwić, jeśli przypomnimy sobie, jaką siłą ognia dysponowaliśmy w zeszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że jednak jest to tylko chwilowy kryzys związany z zaangażowaniem w europejskich rozgrywkach, co też wykorzystują nasi ligowi rywale. Tymczasem mamy już wyniki losowania trzeciej rundy kwalifikacyjnej Europa Conference League. Jeśli pokonamy rumuński Cluj, zagramy ze zwycięzcą z pary Odense Bolt Club CSKA Sofia. Ech, pięknie jest pomarzyć o następnych potencjalnych rywalach i jak najdłuższej przygodzie w Europie, ale jak na razie musimy się skupić na naszym najbliższym przeciwniku, bo zapowiada się niestety ciężka przeprawa. Tymczasem dokonujemy rekordowego transferu jak na warunki naszego klubu. Ściągamy bowiem z Czernomore Varna za 2,5 miliona złotych, kwota transferu może wzrosnąć do 3 400 tysięcy, 22-letniego bocznego obrońca Wiktora Popowa. Co więcej, pomimo unikania do tej pory budowania kominów płacowych w klubie, ten zawodnik otrzymał garze 143 tysiące złotych miesięcznie. To jest kosmos. Tak wysoki kontrakt wydaje się tym bardziej szalony, że to przecież nie zawodnik ofensywny, a tylko obrońca. Jednak po odejściu z klubu wypożyczonego Libora Holika potrzebne było znalezienie klasowego prawego obrońcy. Zadanie to okazało się na tyle trudne, że skończyło się na angażu Wiktora Popowa z jego lukratywnym wynagrodzeniem. Przyjrzyjmy się zatem temu zawodnikowi. Pomimo 22 lat to już 15-krotny reprezentant seniorskiej kadry swojego kraju. Jego niewątpliwie wielkim plusem jest możliwość gry nie tylko na prawej obronie, ale również na prawym skrzydle. Jego parametry są ogólnie mocno zbalansowane i nie wykazuje większych słabości. Jest szybki, zwinny, wytrzymały z wysoką pracowitością, determinacją i walecznością. No i oczywiście nie można zapominać, że Wiktor Popow to wciąż bardzo młody zawodnik ze sporym potencjałem na przyszłość. A przed nami już wielkie emocje i pierwsze starcie na gorącym stadionie rumuńskiego Cluj. Tak przy okazji, Rumuni dysponują praktycznie pełnym składem i to pomimo faktu, że w tej grze nie została aktywowana grywalna Liga Rumuńska. Taki stan rzeczy zawdzięczamy oczywiście załadowaniu w bazie danych wszystkich zawodników o reputacji krajowej w Europie. Tak więc przyjdzie nam rywalizować nie z przysłowiowymi szarakami, a autentycznymi, mocnymi zawodnikami tego klubu. Nasz najnowszy nabytek, Wiktor Popow, nie został zgłoszony jeszcze do rozgrywek w Europie, dlatego na prawej obronie wystąpi Mateusz Wieteska. Na środku obrony Urygaj Sobociński, lewa obrona Slobodan Urosewicz, środek pomocy Christian Hertz, Tersius Malepe, na skrzydłach Jeboa i Podstrielow, na ataku Aleksander Buksa i Bartosz Bida. 21 lipiec, godzina 20, stadion Konstantin Radulescu. Zaczynamy. Podstrielow, zrzut rożnego na 16 metr. Tu Sobociński strzela mocno, ale obok słupka. Gospodarze konstruują atak pozycyjny, wymieniają tutaj podania. My cofamy się we własne pole karne, budując tutaj linię obrony. Dośrodkowanie, Debelius strzela, ale piłka ląduje na poprzeczce, wybijamy. Po pierwszej połowie widać wyraźnie, że obie drużyny postawiły na to, żeby przede wszystkim nie stracić tutaj bramki. Wzajemne badanie się, co skutkuje brakiem celnych strzałów w światło bramki, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Jeboa przy piłce podaje do Bidy, Bida zagrywa do Wieteski na prawe skrzydło, ten wpada w pole karne, dośrodkowuje, ale piłka tutaj jest wybita, przechodzi przez całe pole karne. Zamyka to z drugiej strony Bida. Jeszcze raz do środkowej Podstrielow. Utrzyma się przy piłce. Strzela, ale jest zablokowany. Ładny fragment naszej gry. Bida podaje do Błaszczykowskiego. Ten centruje w pole karne. Musiolik strzela, ale tu piłka jest odbita przez zawodnika gospodarzy. Podstrielow zamyka akcję z lewej strony. Centruje. Musiolik jeszcze raz z główki i tym razem zaskakuje zupełnie bramkarza. Wychodzimy na prowadzenie. Coś wspaniałego. Strzelamy bramkę na wyjeździe. Plan minimum zrealizowany. Urosewicz z piłką lewym skrzydłem podaje do Musielika, ten bezpośrednio zagrywa do Podstrielowa, ten z linii końcowej dośrodkowuje, a tutaj Bida dosięgnął piłki głową, strzela przy samym słupku i to jest już 2-0, co za wspaniały wynik. 78 minuta tego spotkania, Malepe zagrywa do przodu do Podstrielowa, ten rusza bez namysłu z piłką do przodu, jest już w obrębie pola karnego, dośrodkowuje, ależ dośrodkowuje nieprecyzyjnie, idealnie na głowę Olka Buksy, a ten dopełnia formalności, strzela z najbliższej odległości do pustej bramki. Co za nieprawdopodobny mecz, co za genialny wynik, którego absolutnie nie spodziewaliśmy się w tym spotkaniu. Wiadomo, rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami i planem minimum było zdobycie przynajmniej jednego gola, tymczasem strzelamy ich aż trzy, nie tracąc
tracąc przy tym ani jednego. Aż trudno uwierzyć, że nasi chłopcy rozegrali tak fantastyczny mecz. Gwiazdą tego spotkania oczywiście Dmitrij Podstrzelow, nie strzelając żadnego gola, ale asystując przy wszystkich trzech. Jest wielce prawdopodobne, że losy tego dwumeczu rozstrzygnęliśmy już w pierwszym wyjazdowym spotkaniu, ale na razie powstrzymajmy się z wyrokami. Uff, emocje trochę opadły i wracamy na nasze ekstraklasowe boiska. Przed nami trzecia kolejka, w której gościć będziemy Pogoń Szczecin. Jesteśmy faworytem w tej rywalizacji i miejmy nadzieję, że w końcu sięgniemy po 3 punkty. Tym bardziej, że mamy do dyspozycji wszystkich naszych zawodników, a więc wychodzimy najmocniejszym teoretycznie składem. 24 lipiec, godzina 19, stadion przy ulicy Reymonta. Zaczynamy. Do wyjściowej jedenastki powraca po kontuzji Martin Minczew, ustawiony na prawym skrzydle. Portowcy w ustawieniu 4-2-1-3 z dwójką defensywnych pomocników na szpicy Zachowicz. I jeszcze aktualna sytuacja w tabeli. Pogoń Szczecin po dwóch spotkaniach z trzema punktami, my tylko z jednym oczkiem. Rzut wolny dla gości, Luis Mota, miękko w pole karne, a tutaj Luka Zachowicz strzelony i wpada ta piłka do bramki. Coś niewiarygodnego, 13 minuta już przegrywamy. Malepę zagrywa do Podstrzelowa. Podstrzelow rusza z piłką, ładnie tutaj drybluje jednego, drugiego zawodnika, wpada w pole karne, strzela, ale niestety minimalnie obok słupka. Luis Mata z rzutu wolnego na długi słupek, tutaj Siplak strzela z główki, ale trafia w słupek, to mogło być już 2-0. Po pierwszej połowie autentycznie trudno doszukać się podobieństwa do naszej gry z zeszłego sezonu. W dalszym ciągu jesteśmy świadkami rażącej nieskuteczności. Zachowicz przy piłce rozgląda się, posyła dalekie diagonalne podanie na wolne pole do Maty, ten strzela sam na sam, nieprawdopodobnie. Łukow rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem, tutaj musieli ładnie zgrywa do Bidy, ten do Buksy, Buksa podaje do Bidy, a ten potężnie strzela, ale równie niecelnie. Próbujemy ataku pozycyjnego, Malepę do Bidy, Bida w polu karnym, ale wycofał do Urosewicza, tam dośrodkował, a tutaj Minczew pięknie nabiegał na tą piłkę i trafił z główki prosto w bramkę, jest 1-1. Sobociński przy piłce do Urosowicza otrzymuje zwrotne podanie, zagranie dalekiej, długiej piłki na wolne pole do Musiolika, ten sam na sam staje z bramkarzem i jest w końcu druga bramka, ale niestety, chyba pozycja spalona, rozlega się gwizdek, jest weryfikacja i nie ma gola. Naprawdę trudno jest się z tym pogodzić, że pomimo naszej wyraźnej przewagi po raz kolejny nie możemy odnieść zwycięstwa. Natomiast Martin Minczew zdobywa pierwszą bramkę dla naszego zespołu w nowym sezonie Ekstraklasy. Po trzech kolejkach mamy zaledwie 2 punkty, na czele stawki o dziwo Warta Poznań. Zmarnowana szansa na zwycięstwo, no to już zdążyliśmy zobaczyć z przebiegu tego meczu. Krótko mówiąc, europejskie puchary odbijają się nam czkawką w Ekstraklasie. A skoro już mowa o europejskich pucharach, to przed nami właśnie mecz rewanżowy z rumuńskim Cluj. Wysoka zaliczka z pierwszego spotkania powinna być wystarczająca do postawienia kropki nad i, ale zobaczymy. 28 lipca, godzina 20, stadion imienia Henryka Reymana. Na nich... Podstrzelow przy piłce, zagrywa do Musiolika, ten się obraca z piłką, zagrywa do Bidy, ten podaje do Jeboa, Jeboa uruchamia prostopadłym podaniem Podstrzelowa, a ten tu dopełnia formalności z najbliższej odległości. Jak nam to łatwo wychodzi w Europie. Jeboa wyprowadza dynamiczną kontrę naszego zespołu, przekroczył środkową linię boiska, podaje do Bidy, ten zagrywa do Musiolika, Musiolik w polu karnym, dośrodkowuje, Bida strzela, ale tu jest zablokowany. Pierwsze 45 minut tego spotkania to bardzo spokojna gra naszego zespołu, prowadzimy 1-0, kontrolujemy przebieg tego meczu. Próbujemy błyskawicznie skontrować przeciwnika, Hertz przy piłce, ładnie się przesuwa do przodu, zagrywa na prawą stronę do Jeboa, Jeboa jest już w polu karnym, wycofuje piłkę do Herca, ten strzela tutaj, a Podstrzelow dokłada tylko nogę i to już jest 2-0. 60. minuta tego spotkania, Musiolik zagrywa do Herca, ten bezpośrednio na lewą stronę do Urosewicza, do środkowania, ale tutaj goście wybijają, Herc przejmuje piłkę, strzela zablokowany, jeszcze raz poprawka, mocno, ale nad poprzeczką. Wygrywamy to spotkanie, a nasza wyraźna przewaga jest udokumentowana dwoma trafieniami, brawo. Zawodnikiem meczu oczywiście zostaje nie kto inny, tylko Dmitrij Podstrzelow. Jak w pierwszym meczu był autorem wszystkich trzech asyst, tak w rewanżu obu goli. Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał. Wygrywamy łatwo, lekko i przyjemnie aż 5-0 w dwumeczu z rumuńskim Cluj. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiej przeprawy, a może nawet i zakończenia naszej przygody na tym etapie rozgrywek w Europie. Stało się inaczej. I meldujemy się w pięknym stylu w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Europa Conference League. Jeszcze nagroda pieniężna 380 tysięcy złotych za przejście do następnego etapu, w którym to zmierzymy się z duńskim Odense Boldklub.
Tu poprzeczka trudności idzie jeszcze wyżej, ale cieszy fakt, że ponownie rozgrywamy pierwszy mecz wyjazdowy. A to zawsze jakiś handicap. Początek sezonu 2022-2023 w Ekstraklasie to dwa bezbarwne remisy i jedna pechowa porażka w doliczonym czasie gry. Wyniki tyleż słabe, co zaskakujące, które przekładają się ostatecznie na naszą fatalną pozycję ligową. To wszystko na dziś i zapraszam już do kolejnego odcinka, w którym będziemy próbowali się podnieść z kolan po fatalnym początku w Ekstraklasie, a także stoczymy, miejmy nadzieję, wielki dwumecz z Odense Bolt Club w European Conference League. Jako że tylko 30% z Was oglądających ten kanał jest subskrybentami, zachęcam, zostawcie suba. A jeśli się podobało, to i łapkę nie zaszkodzi. Pozdrawiam gorąco, cześć!